Cześć, tu Ernest. W tym filmiku omówię wam najważniejsze zmiany, które przyniosła aktualizacja 6.2 oraz pokażę wam, jakie skiny skrywa. Następny tydzień, następna aktualizacja. Tym razem jeszcze większa. Gdy odpalimy tryb Battle Royale, to przywita nas filmik przedstawiający krótką historię z życia piekielnego szeryfa. Nowej postaci, która zastąpiła dzisiejsze wyróżnione przedmioty. Jest to ta sama postać, co na pierwszym zwiastunie. Ale może pojawić się pytanie, co się stało z niebieską twarzą? No właśnie. Ta postać, jak i jej bugling oraz zbierak, są reaktywne. Czyli zmieniają się wraz z naszą liczbą killi lub liczbą osób, które przeżyliśmy. Do tego, wraz z rozpoczęciem wydarzenia Koszmarów Czar, pojawiły się nowe wyzwania podzielone na kilka części, z których to każde z nich to oddzielny zestaw wyzwań, który odblokowuje się co parę dni, a w nagrodę za poszczególne części dostaniemy emotkę, graffiti, smugę spadania oraz lotnię. Poczekalnie za to została wystrojona w halloweenowy klimat, tak jak w poprzednim roku, ale z paroma zmianami. Towarzyszą nam tu teraz dmuchane pająki, miły pan w oknie oraz dziwna kostkopodobna struktura. O niej już za moment. Teraz każdy zwykły tryb odbywa się w wydarzeniu Koszmarów Czar, podczas którego mapa będzie zamglona, wystrojona na Halloween, bus bojowy w mrocznych szatach będzie grał elektrycznego swinga, a do tego kostka dosłownie wybuchła, rozrzucając mapę mroczne odłamy kostki, które naprzeciw moim przypuszczeniom respił potwory. Pokonując je oraz niszcząc spawnery potworów, możemy odzyskać części osłony oraz mogą one dać nam cenne łupy. A w końcu w temacie oręża, to do pokonywania tych okropieństw możemy użyć nowej broni, sześciostrzałowca. Wypada on w klasie zielonej, niebieskiej i fioletowej i odpowiednio do klasy zadaje 34, 36 lub 38 punktów obrażeń. Możemy nim szybko strzelać z biodra, niczym bezimienny rewolwerowiec, albo precyzyjniej celując, ale już wtedy trochę wolniej. Korzysta ze średniej amunicji, czyli tej samej co M-ki i jak sama nazwa wskazuje, mieści w sobie 7 strzałów. Nie no, 6. Do tego, na czas wydarzenia Koszmarów Czar powróciła Kusza, tylko na to wydarzenie. Zadaje 40 punktów obrażeń i tak jak ostatnio, ma nieograniczoną ilość zapasowej amunicji. Powróciła też Wyrzutnia Dyń i jest to tylko i wyłącznie zmiana wizualna dla RPGa. A smugi oraz dźwięki, pozostawiane przez przelatujące obok nas strzały, teraz są zielone oraz brzmią trochę jak lasery ze Star Wars. Co ciekawe, teraz w każdym trybie została włączona opcja ponownego otwarcia lotni, tak jak to było w trybie szybujące solo. A wracając do nowych przedmiotów, to w trybie plac zabaw na południowej części mapy można w specjalnych automatach kupić teraz przedmiot wyzwania kieszonkowe, którego używając możemy postawić tor przeszkód, budowanie na czas, strzelnice, statki pirackie i inne minigry. Kolco Stadion za to został wyposażony w automaty i chętnie bym wam teraz to wszystko pokazał, ale no niestety. Sekretne zmiany w grze, jak i to, będą w następnym filmiku. A w temacie wycieków, to tak prezentują się nadchodzące skiny w grze. Ma też pojawić się nowy starter pack z takim oto skinem i fałdolcami. Kiedy? I już niedługo. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie.